Ja jestem rocznik matura 80, więc to był taki szczególny rok, kiedy na wiosnę wydawało mi się, że przede wszystkim trzeba wybrać jakiś praktyczny zawód. Nauki społeczne były wtedy bardzo upolitycznione, więc zdałem egzamin na arabistykę. Szybko się stamtąd wycofałem, bo rzeczywistość za oknem stawała się bardzo ciekawa, a tak naprawdę kultura arabska, powiedzmy, mniej mnie interesowała, tylko był to wtedy dobry zawód. Polska prowadziła dużo różnych projektów w krajach arabskich. Ludzie ze znajomością tego języka byli bardzo poszukiwani. No, niewiele mi z tej znajomości zostało. Już po paru miesiącach postarałem się przenieść na socjologię. Wtedy oczywiście te przemiany społeczne były czymś fascynującym i wydawało mi się, że właśnie socjologia jest takim najlepszym miejscem. I myślę, że bardzo dobrze wybrałem. Oczywiście dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, ale studia socjologiczne to są właśnie dobre studia dla osób, które nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. Są to takie studia, które otwierają głowy. Natomiast socjologowie głowią się nad tym, co to jest właściwie socjologia i czym się mają zajmować socjologowie. No i właśnie taka najlepsza definicja tego, czym jest socjologia, jest trochę taka z przymrużeniem oka, jest to coś, czym się zajmują socjologowie. Czyli można w zasadzie robić wszystko po tym i patrząc na kariery moich kolegów, naprawdę można powiedzieć, że zajmujemy się wszystkim. Myślę, że wiele osób, które nieszczególnie dobrze się czuje w jakichś technicznych czy ścisłych przedmiotach, ale jednak nie boją się zupełnie matematyki, bo na tych studiach jest sporo statystyki, metodologii, różnych takich nauk bardziej ścisłych i one są też cenione. Ale myślę, że po prostu, jeżeli ktoś ma ciekawość świata, to i niesprecyzowane preferencje, to jest to dobre takie wyjście. Przy czym zachęcałbym właśnie do wybierania takich, powiedziałbym, typowych kierunków, bo ja też zajmowałem się głównie na socjologii historią myśli politycznej, społecznej, czyli już wszedłem głębiej w filozofię i tak się złożyło, że po zakończeniu studiów zostałem asystentem i prowadziłem zajęcia właśnie z filozofii na innych wydziałach. Wtedy taki był nakaz, obowiązek każdego studenta, że każdy student uniwersytetu bez względu na kierunek musiał odbyć taki kurs. No i ja właśnie prowadziłem też zajęcia z socjologii na innych wydziałach. I tu bym zachęcał właśnie, żeby wybierać takie klasyczne kierunki. Socjologia, psychologia, filozofia, a nie na przykład psychologia biznesu czy socjologia sportu. Jeżeli wybierać to coś takiego klasycznego, szerokiego, ja mam dużą dozę podejrzliwości do tych kierunków takich zawężonych. One są podyktowane pewną taką modą, chęcią przyciągnięcia studentów. Pojawiają się szczególnie na tych uczelniach, gdzie są płatne studia i właśnie myślę, że one niepotrzebnie zawężają. A zaletą tych studiów takich pozornie niepraktycznych, jak filozofia na przykład, jest właśnie z jednej strony otwarcie umysłu na mnóstwo różnych rzeczy, z drugiej strony w dzisiejszych czasach najważniejsze jest umieć się uczyć. I w zasadzie to pokolenie, które teraz
wchodzi w dorosłość, to już na pewno, bo nawet i starsi ludzie muszą się z tym pogodzić, że w jakimkolwiek zawodzie się nie wyspecjalizują, będą musieli parę razy od nowa się uczyć tego zawodu. Oczywiście, jeśli chodzi o nowe technologie, to jest najbardziej jaskrawe, prawda? Jeżeli ktoś studiował informatykę lat temu, 20 czy 30 i nie miał z tą dziedziną nic wspólnego, to może pracować w Muzeum Techniki, ale nie w swoim zawodzie. Byłem szefem kilku dużych firm i czasami na biurku, a nie, nawet dosyć często lądują różne CV i na pewno absolwenci jakichś takich dziwnych kierunków, którzy aplikują o pracę, nie budzą mojego zainteresowania. Wolę człowieka, który nawet coś studiował, później czegoś nie dokończył, gdzieś się przeniósł, ale czuje, że umie się uczyć, jest ciekawy, jest kreatywny. Wolę takiego człowieka przyjąć, żeby szybko się nauczył pewnych rzeczy, niż kogoś, kto pozornie, powiedzmy, zna się na zarządzaniu zasobami ludzkimi czy na księgowości. Ale po pierwsze jest to trudno sprawdzić, a po drugie no, obawa jest taka, że kończył te studia na zasadzie, że wykładowcy udawali, że uczą, a studenci udawali, że się uczą. A jednak te najlepsze wydziały poważnych uczelni, one jakiś tam poziom trzymają. I oczywiście też absolwenci nauk ścisłych są mile widziani w biznesie, bez względu na to, czy skończyli studia, czy nie, bo to dzisiaj nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ważne jest właśnie, żeby osoba, którą przyjmujemy do pracy, wydawała się osobą, która umie się uczyć i chce się uczyć, bo dzisiaj w wielu firmach stanowiska nie są tak ściśle określone, że prawda, człowiek ma tylko robić, powiedzmy, tak, powiedzmy w dziale księgowości czy finansów, bardzo wąską dziedziną się zajmować, to tacy ludzie, nawet jeżeli są zatrudniani, no to w zasadzie przez całe życie będą robić też to samo. A to jest coś, czego nawet wrogom nie życzę.